przyjaciół, pozdrawiam wszystkich, to jest środowisko rzeczywiście dobrze mi znane. Chcę podziękować za to zaproszenie i też przeprosić, że nie będę mógł zbyt długo, dlatego że za kilka godzin pod Toruniem w gospodarstwie mlecznym, w dużym gospodarstwie mlecznym, będę wspólnie z panem premierem ogłaszał założenia nowego programu rolnego. Tam są różnego rodzaju pomysły, które również będą korzystne dla rolników zajmujących się produkcją bydła, zarówno mlecznego, jak i mięsnego. Więc pozwólcie się trochę w cierpliwość, ponieważ to premier ma te propozycje również ogłosić. Na dłuższą rozmowę piszę się na następnym spotkaniu. Bardzo możliwe, że na forum mleczarskim u Wiktora Korbowicza na przykład, gdzie w odcinku będzie dobre miejsce, żeby się spotkać. Serdecznie zapraszam. Wtedy nie będzie deficytu czasu i będziemy mogli może dłużej porozmawiać. Zresztą do tego czasu, proszę mi wierzyć, będzie się działo w rolnictwie dużo. Jestem od kilku tygodni ministrem. Sytuacja, wszyscy mi mówią, że jest sytuacja trudna, zła, że zły okres trafiłem. Prawdę powiedziawszy, w rolnictwie nigdy nie ma jakichś tam dobrych okresów. Jak sięgnę pamięcią, a po moich głosach widać, że to już trochę lat to obserwuję. Generalnie w każdym roku są różnego rodzaju problemy. W tym roku problemy rynkowe związane z rozregulowanym rynkiem owoców i warzyw. Rozregulowanie polega m.in. na tym, że jest nadprodukcja, że nie ma żadnych samoograniczeń ze strony producentów i że nie ma zorganizowania rolników. Tutaj ktoś słusznie zauważył, że inne branże nie zazdroszczą stopnia zorganizowania mleczarzy, bo jednak nie ma lepszego sposobu na ustabilizowanie produkcji rolniczej w Europie, jak funkcjonowanie organizacji producenckich, zrzeszających producentów, poprawiających ich pozycję w łańcuchu od pola do stołu, a jestem absolutnie przekonany, że najlepszą formą organizacji, najlepszą formą prawną organizacji rolniczych są spółdzielnie. To nie jest tak, że ja nie widzę mankamentów polskiej spółdzielczości. Zajmuję tym się właściwie całe dorosłe życie. Prowadziłem wykłady ze spółdzielczości, pomagałem zakładać rolnikom również spółdzielnie, akurat w innej branży. Mankamentem spółdzielni, przyjmijcie od swojego przyjaciela również i może cierpką uwagę, jest to, że często menedżmenty, zarządy się odrywają od tych swoich członków. Bo do mnie przychodzą ludzie z pretensjami na swoich prezesów, którzy zapominają, że są pracownikami spółdzielcy. Tylko i wyłącznie pracownikami, dobrze opłacanymi pracownikami spółdzielcy. Ale tego wątku nie będę rozwijał. Państwa, myślę, że ona jest mniejszościowa. Każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Natomiast chcę przedstawić również pewne moje założenia tych działań strategicznych, które dla mnie są ważniejsze niż nawet doraźne zarządzanie kryzysami. Ponieważ w Polsce zawsze jest tak od wielu lat, że albo wyschło, albo wymiękło, albo wymarzło, albo zdechło. Czyli ciągły problem różnego rodzaju klęsk żywiołowych, które w rolnictwie są dopuszczliwe, często narażają cały majątek rolnika na straty. Ale niestety zmiany klimatyczne i właściwie wszystko na to wskazuje, że jest to pewnego rodzaju obiektywna tendencja, sprawiają, że przyroda i klimat będą miały coraz większe wpływy na funkcjonowanie rolnictwa. I problem nie polega, jak się rolnikom wydaje, w mechanizmach pomocy w sytuacjach kryzysowych, które będą głęboko niedoskonałych, by tylko delikatnie tego słowa użyć. Te wszystkie sposoby szacowania strat przez społeczne komisje, które w pocie czoła pracują, są z jednej strony niezbędne, żeby jakikolwiek minimum chociaż obiektywizmu próbować zachować, bo tam, gdzie mamy pieniądze publiczne do wydatkowania, to każdą złotówkę musimy bardzo mocno obserwować. Ale jednocześnie, no przecież każdy doskonale wie, że są obarczone ogromnymi również ogromnym nieobiektywizmem, nadużyciami, szacowaniem na wyrost, nieprecyzyjnym.
bo skoro ktoś daje pieniądze, jest uzależniony od szacowania, no więc naturalną pokusą jest, że będziemy próbowali wykazywać nie do końca straty obiektywne. Dlatego postaram się od przyszłego roku. Nie gwarantuję, że się to uda, ale będziemy wprowadzali w polskim rolnictwie bardzo intensywne metody związane z obrazowaniem satelitarnym, z cyfryzacją, ze obiektywizowaniem oceny tego, co się dzieje w polskim rolnictwie. To nie niewprawne oko sołtysa, przedstawiciela Izby Rolniczej czy czynnika społecznego będzie decydowało o tym, żeby określić, jakie są straty. Są w tej chwili już nowoczesne metody na podstawie zdjęć satelitarnych, a Polska jest 3 razy w tygodniu fotografowana w całości. Unia Europejska za darmo daje dostęp do swoich satelitów, więc z tego będziemy korzystali. To dotyczy również mitręgi w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w postaci kontroli terenowych. Tysiące ludzi musi się zajmować sprawdzaniem w terenie, czy wniosek poprawnie wypełniony, czy działka odpowiednio oznaczona, czy się rolnik nie pomylił wielkości i tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy szli w kierunku również wykorzystania najnowocześniejszych technik, które na świecie są dostępne. Jeszcze ich nie było 2-3 lata temu, to są nowe rzeczy. Po to, żeby zobiektywizować ocenę upraw, pól, a jednocześnie przesunąć ludzi w agencji do innych, może ciekawszych i wartościowszych zajęć, niż tylko ta działalność, którą do tej pory prowadzimy. Zależy mi również na tym, żeby ustabilizować produkcję rolną w Polsce na maksymalnie wysokim poziomie. Polskie rolnictwo powinno pełnić rolę jednego z największych producentów żywności w Europie. Na tą żywność jest zapotrzebowanie i w kolejnych latach, dekadach, pokoleniach będzie wzrastało. Nie ma żadnego powodu, żeby dusić produkcję rolniczą, jak to było przez lata. Oczywiście produkcja rolnicza musi być prowadzona w sposób zrównoważony, tego nie ma odwrotu. Czyli w taki sposób, który wykorzystuje to, co Pan Bóg nam dał, ale pozostawia otoczenie nasze, przyrodę w stanie przynajmniej nie pogorszonym, a najlepiej poprawionym, ponieważ wiele błędów poprzednich pokoleniach uczyniono. Na przykład na świecie bez możliwości odwrotu utraciliśmy w ciągu ostatnich 40 lat 30% gleby. 30% gleby. Odtworzenie gleby to jest proces 100 lat i więcej. Więc rolnictwo zrównoważone, czyli to rolnictwo, które szanuje przyrodę, jest jedynym możliwym. Jedynym możliwym kierunkiem rolnictwa na inny typ rolnictwa zgody nie będzie. W całej Europie, nie tylko w Polsce. Jesteśmy jednak w pewnym systemie naczyń połączonych. Co szczególnie widać w czasie rozmów przed komisarzem, o którym Władek wspominał, Hoganem, czy Andrew Gajdisem, z którym się spotykałem również w poniedziałek w Brukseli. Zdanie pojedynczych krajów liczy się niewiele. A jednocześnie zarządzanie prawie 30 krajami Unii Europejskiej stawia takie bariery do uzgodnienia stanowisk, że tak na dobrą sprawę tego uzgodnienia najczęściej nie ma. I mówiąc dość przykro, decydują najwięksi. I sami Państwo wiecie, którzy są najwięksi w Unii Europejskiej. Ale my będziemy o swoją pozycję walczyć wszelkimi możliwymi sposobami, nie obrażając się na nikogo, nie obrażając nikogo, ale nie jesteśmy od macochy, będziemy o swoje pozycje w Brukseli twardo zabiegać. Chcę, proszę Państwa, żeby dochody polskich rolników pochodziły przede wszystkim z produkcji, z udziału w rynku, z tego, co rolnicy sprzedadzą za przyzwoite ceny. To ma być podstawa dochodów rolniczych. Dochodów, które pozwolą przyzwoicie utrzymywać rodzinę. Środki publiczne, które są przesuwane, które są dla ludzi jakimś mistycznym celem. Panie, pieniądze z Unii Europejskiej. Twarda walka, komu te pieniądze przyznać. Walka na listach rankingowych. Mit, że bez tych pieniędzy nie jesteśmy w stanie funkcjonować,
musi być zweryfikowany. Pieniędzy z Unii Europejskiej nigdy nie będzie tyle, żeby starczyło dla wszystkich. Dlatego kryteria, jasne kryteria, które sprawiają, że będzie wiadomo, dlaczego ten, a nie inny rolnik dostaje, są niezbędne. Żeby skończyć to z uznaniowością, korupcją, tym wszystkim, co jest w Polsce od lat, wieków, patologii. Często ludzie mówią tak, panie, ale to utrudnienia, biurokracja w agencji, ja przecież dostałbym jakieś pieniądze. Od 2004 roku, kiedy jesteśmy w Unii, ze wsparcia unijnego, inwestycyjnego, tego nie na płatności bezpośrednie, które się należą wszystkim, skorzystało w Polsce kilkanaście procent tylko gospodarstw. A skorzystało dlatego, że tylko za tyle pieniędzy było. Jeżeli dostanie jeden, to nie dostanie drugi. Dlatego ta twarda walka o pieniądze, ponad nasz sektor jest tym, który bardzo mocno skorzystał ze wsparcia unijnego. Tu chyba już nikt specjalnie narzekać nie powinien. Ale polskie rolnictwo musi się rozwijać i uzyskiwać dochody z produkcji, z udziału w rynku. Nie tylko z tych mitycznych pieniędzy. Tym bardziej, że polityka Unii Europejskiej w kolejnych perspektywach finansowych raczej będzie szła w kierunku zmniejszania środków wsparcia dla rolnictwa. Już się zaczyna mówić, że poziom jednak zainwestowania w rolnictwo w Europie jest na tyle wysoki, że nie ma powodu pompowania następnych pieniędzy publicznych zabieranych innym grupom zawodowym, bo przecież to są pieniądze zabrane innym. Nie ma jakiegoś szczególnego uzasadnienia. Perfidią Unii Europejskiej jest to, że przez wiele lat stara Unia, korzystając z pełną garścią, pełną chochlą z tego, inwestując w swoje rolnictwo, w swoje obszary wiejskie, w jakość życia, uzyskują dzięki temu wyższy poziom niż kraje naszej części Europy. Teraz mówi, no nie, nie, ale już właściwie nie będziemy tych pieniędzy dawać, ograniczmy budżet europejski, no bo przecież nie ma powodów społecznych, jest nadwyżka żywności, jest problem z nadwyżką żywności, po co pompować jeszcze pieniądze? Tak, to jest ta hipokryzja, bo przede wszystkim to w naszej części Europy tych pieniędzy zabraknie, będzie mniej. Czyli nasze tempo wzrostu, rozwoju, jakości życia, spełniania tych cywilizacyjnych różnych oczekiwań, które ludzie mają prawo zgłaszać, będzie trudniejsze do zaspokojenia. To jest też problem propozycji Komisji odnośnie przyszłego budżetu. I to absolutnie Polska się nie godzi z taką propozycją. Zresztą nie tylko Polska, bo połowa Unii Europejskiej, która ma być potraktowana po macoszemu, się na to nie godzi. W związku z tym tam rozmowy będą bardzo trudne i bardziej wydaje mi się, że mamy zdecydowane szanse na to, żeby ta propozycja krzywdząca dla naszej części Europy została mocno, mocno skorygowana. Ale również jestem współtwórcą programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Jest oczywiste, że Polska musi prowadzić również aktywną politykę narodową. Nie można się oglądać tylko na komisarza Hogana, czy to, co przy wspólnym, coraz większym stole europejskim uda się wynegocjować z pozostałymi. Musi być również polityka krajowa, polityka narodowa i się nie bójmy określenia narodowa. Ta polityka jest i uzupełnieniem, i korektą wspólnej polityki rolnej, dobrodziejstwa, jakim wspólna polityka rolna niewątpliwie jest dla Europy. Trzeba bardzo cenić, że Europa ma wspólną politykę rolną. Jesteśmy absolutnie za utrzymaniem charakteru wspólnotowego tej polityki. Natomiast, proszę Państwa, wsparcie i te założenia, które będę prezentował dzisiaj w obecności premiera, generalnie idą w kierunku, jeszcze raz powtórzę, dochodów z pracy. Nie z transferów społecznych, nie z dotacji, wsparci różnego rodzaju. Jak się należą, to trzeba o nie walczyć, ale przede wszystkim dochody z rynku. I tu oczywiście są w najlepszej sytuacji duże gospodarstwa, no to jest oczywiste. Bo te gospodarstwa mają udział w rynku, mają, a jeszcze jak są w spółdzielniach, to mają zapewniony zbyt. Pewną stabilność cenową, nigdy nie będzie idealna, zawsze te wahania będą, ale niech one będą stosunkowo łagodne, a nie
z pieca nawet, przepraszam bardzo. Większy problem jest z gospodarstwami mniejszymi, bo mniejsze gospodarstwa nie mają tej przewagi skali, tej wielkości, która by pozwalała uzyskiwać dużą towarowość, a te gospodarstwa mają tak samo prawo istnieć. W Polsce wmówiono rolnikom, że jedynym celem, jedynym sposobem na uratowanie się w rolnictwie jest powiększanie skali produkcji. Więcej, więcej, więcej. Więcej krów, więcej ziemi, więcej maszyn. Za chwilę te progi, się okazuje, są wyczerpane. Znowu trzeba więcej. I w tym wyścigu szczurów wielu rolników bierze udział, sądząc, że to jest jedyny sposób na przeżycie. To doprowadziło również do ogromnego skłócenia wsi. Do walki o ziemię, walki o zasoby. Skłócenia, które, przepraszam za ostrość wypowiedzi, sprowadza się do tego, że jeden na drugiego patrzy jak sęp na padlinę. Czy już upadł, jego ziemię przejmie, jego gospodarstwo, czy jeszcze, przepraszam, fika, jeszcze może rok będę musiał czekać. Skłócenie wsi jest ogromne, wynikające właśnie z przekonania, że tylko więcej zasobów decyduje o tym, czy przeżyjesz. Wielu rolników w to wpadło. Skłócając się ze swoimi sąsiadami, czy tym swoim bogactwem się napasą, przepraszam bardzo, czy trumna ma kieszenie, czy jednak pewnego rodzaju spokój społeczny, przyjaźń, inne cechy, które są dla ludzi, powinny być wartościowe, nie są trwonione w tego typu rywalizacji. Mniejsze gospodarstwa, jeszcze do tych większych, nie ma rolnictwa bez przetwórstwa, dlatego bardzo mocno będę wspierał przetwórstwo rolno-spożywcze. Przetwórstwo również powiązane z innowacyjnością. To słowo jest często nadużywane, ale instynktownie rozumiemy. To jest szukanie nowych, niewystępujących części rozwiązań, zarówno w zakresie organizacji pracy, produkcji, nowych produktów, na przykład żywności funkcjonalnej, nowych sposobów docierania do rynku, nowych sposobów promocji, możliwości eksportu i tak dalej, i tak dalej. Polska musi eksportować. Bez eksportu polskie rolnictwo się udusi, szczególnie wasza branża. I niestety, mówię to niestety, drobiarstwo, bo skala rozwoju drobiarstwa w Polsce jest tak ogromna, że to cieszy drobiarzy, natomiast jest potencjalnym źródłem wielkiego kryzysu, jeżeli by nastąpiło domknięcie w tej branży. Ale przetwórstwo rolno-spożywcze jest warunkiem sine qua non funkcjonowania gospodarstw, rolników i gospodarstw. Eksport jest niezbędny, do tego szukanie nowych rynków jest również sprawą kluczową, zasadniczą. Będę podejmował działania, by mniejszym firmom pomóc zaistnieć za granicą. Wielkie, ogromne spółdzielnie, ogromne zakłady przetwórcze sobie radzą. Mają swoje działy promocyjne, mają wielkie pieniądze, mają ludzi znających wszystkie możliwe języki świata, mają pieniądze na podróże. Trzeba pomóc mniejszym firmom, dotarciu do rynków zewnętrznych. Dlatego wracam do pomysłu, który zostawiłem w ministerstwie w 2007 roku panu ministrowi Sawickiemu. Nie chciał z tego pomysłu korzystać, mianowicie tworzenia w kluczowych, z naszego rolniczego punktu widzenia, krajach specjalnych stanowisk radców rolnych. Tych, którzy będą zajmowali się waszą reprezentacją was, szukaniem dla was partnerów. Będą mieli pełną wiedzę o strukturze polskiego rolnictwa, o wielkości produkcji, o logistyce, o wymaganiach, o wielkości partii. I będą szukali w tych krajach, gdzie będą akredytowani, będą szukali możliwości sprzedaży. Zamierzam zmniejszyć zatrudnienie w Ministerstwie Rolnictwa po to, żeby wygospodarować etaty na te cele promocyjne. To jest, nie ma w tej chwili na rynku pracy problemów ze znalezieniem pracy, więc nie widzę powodu, jak to przez lata bywało, pompowania ludzi do urzędów. Tak było, ale to się skończyło. Więc proszę Państwa, możliwości eksportowe będą coraz większe. Udaje się otwierać kolejne rynki,
nie tylko symbolicznie, bo to każdy minister się chwali, że otwiera rynki, a zatem żadne transakcje nie idą, ale pewne rzeczy udaje się skutecznie już chyba poprzez również świadectwa sanitarne otwierać, ale oczywiście musi być ze strony Polski oferta. Często my też mitologizujemy eksport na przykład do Chin, sądząc, że to jest to nasza nadzieja, tylko że pytania za jakie ceny, a według jakich zasad rynkowych. Wielki odbiorca, u którego wszyscy na kolanach klęczą w Pekinie i proszą, żeby kupił, może sobie dyktować takie warunki, które mogą być nie do zaakceptowania przez sprzedających. Ale niewątpliwie ten rynek trzeba analizować. Również możliwości transportu do Chin, choćby w ramach tego nowego szlaka i pasa są możliwe. Ale na dużych rynkach zagranicznych tam się nawet Polska słabo promuje, bo do końca nie wiedzą, gdzie ona leży. A mowa poszczególne znaki waszych firm. Krowa na obrazku z ogonem do góry, albo na dół, albo na bok. Nazwy firm, które nikomu w Polsce nic nie mówią, a mowa w Chinach. Wasza rywalizacja jest możliwa tu, gdzie funkcjonujecie, w powiecie, w gminie, w miasteczku. Za granicą wasza rywalizacja jest śmieszna. Po prostu śmieszna. Jeżeli się nie nauczycie wspólnie razem handlować z dużymi odbiorcami, to zapomnijcie o eksporcie. I mówię to jako wasz przyjaciel. Dla mnie trudniejszą sprawą jest zapewnienie produkcji, urynkowienia z małych gospodarstw. Tu nie ma innego wyjścia, tylko skracanie łańcuchów od pola, od producenta do konsumenta. Dlatego zaraz na pierwszym posiedzeniu powakacyjnym będzie znowelizowana ustawa o rolniczym handlu detalicznym, która pozwoli rolnikom przetwarzającym gospodarstwa, również mleko, ale wszystkie produkty, które w gospodarstwie wytwarzają, przetwarzać je i przy bardzo korzystnych warunkach podatkowych lokować na lokalnym rynku. Bez konieczności budowania fabryki. To się będzie odbywało w kuchni u gospodyni. Mówię to w pewnym uproszczeniu. To funkcjonuje od roku. W tej chwili jest parę tysięcy gospodarstw, które w ten system weszły. Chcę, żeby tych gospodarstw było parę dziesiąt tysięcy. I uproszczenia będą szły w kierunku możliwości sprzedaży. Do restauracji, do gospodarstw agroturystycznych, do sklepików, do stołówek, również do szkół. Bardzo mocno będę rozwijał rolnictwo ekologiczne i produkcję żywności wysokiej jakości. Nie tylko żywności tej powszechnej, stosunkowo taniej, z wielkich wytwórni, ale Polska ma się stać krajem kojarzonym z żywnością najwyższej jakości. Żywności, jak wspomniałem, w części ekologicznej, to jest ułuda, że my mamy żywność ekologiczną. Jest około 2-3% gospodarstw udających ekologię, wyłudzających pieniądze publiczne, nie produkujących niczego. To trzeba skończyć. W Austrii, na której się trochę wzoruje, bo jest struktura gospodarstw trochę podobna do naszej, stosunkowo dużo małych gospodarstw, 24% powierzchni austriackiego rolnictwa jest w rolnictwie ekologicznym. I to pozwala uzyskiwać pewną lepszą cenę za te produkty. Wydaje mi się, że to jest droga dla Polski dość rozsądna, również ze względu na strukturę polskiego rolnictwa, na dużą ilość tych gospodarstw małych. Co innego im zaoferować? Więc również pójście w kierunku identyfikowalności produktów, czyli produkty tradycyjne, regionalne, związane z rolnikami. Bo przecież oznaczenia regionalne w Europie Zachodniej wiążą się z tym, że ta szynka parmeńska ma być ze świń z okolic Parmy, a nie przemycanych z Polski czy z Litwy. Czyli to jest również tworzenie znaków i możliwości sprzedaży, które są powiązane z gospodarstwami i są pompą wschodzącą dla produkcji od silniejszych gospodarstw. To powinno doprowadzić do tego, że przynajmniej część gospodarstw mniejszych będzie w stanie się utrzymać
tego, co sprzedają. To dotyczy również, nie będę tego szerzej rozwijał, ale część potencjału w gospodarstwach jest absolutnie niewykorzystana. To są często hektary perzu udającego trwałe użytki zielone, do którego są dopłaty. Około 3 milionów hektarów perzu w Polsce udającego użytki zielone jest. Te pola może w sposób ekstensywny, ale powinny pracować. Dlatego będzie bardzo silny rozwój, jeżeli to będzie ode mnie zależało, bo żeby była sprawa jasna, ja nie walczyłem z nikim o to, żeby ministrem rolnictwa zostać, to mnie poproszono. Jeżeli będę w stanie realizować swoje pomysły, zdrowie, głowa nie wysiądzie i będę miał możliwości realizacji, a w tej chwili muszę być absolutnie szczery, takiego otwarcia na sprawy rolne, jakie ma premier Morawiecki, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość, w historii Polski nie było. Jeżeli ja nie będę, bym wyczuł, że nie jestem w stanie realizować tego, co jest uzgodnionym kierunkiem działań dla rolnictwa, to ja sam zrezygnuję. Ja się nie będę kurczowo od tego stołka trzymał, żeby była sprawa jasna. Więc proszę Państwa, wydaje mi się, że te działania związane również, bo o tym wspomniałem, z rozwojem bydła mięsnego, to ma być Polska również szansa, bydło mięsne. To jest dla Was również, dla części przycielaków na przykład w krzyżowaniu mieszanym również szansa. Uruchomimy, to trochę będzie trwało, ale pracę nad tym kiedyś prowadziłem w 2006-2007 roku, specjalny program górski. Rolnictwo w górach jest całkiem inne niż na nizinach. Wymaga innych form wsparcia, ale tam również odpowiednie rasy bydła, tam owczarstwo, tam kozy. To wszystko, co może być wartością też na tych terenach. To jest również obśmiewana trochę hodowla drobnego inwentarza, na przykład na Pomorzu. Przecież wielką tradycją była hodowla gęsi. W każdym gospodarstwie było kilkaset gęsi. Na to jest w tej chwili niesamowity zbyt. Każdą ilość gęsi jesteśmy w stanie wchłonąć na rynku i polskim, i eksport do Niemiec. Dlaczego te małe gospodarstwa nie miałyby do tego wrócić? To ten pesz za stodołą można by wykorzystać między innymi do produkcji, która na rynku znajdzie zbyt. Gęsina świętego Marcina, hasło wymyślone w Kujawsko-Pomorskie, może być hasłem naszym polskim. Proszę Państwa, ja bardzo chętnie będę chciał spotkać się z Wami, nie tylko u Wiktora w Ciechocinku, ale również na jakimś roboczym spotkaniu, żeby też wysłuchać pewnych uwag i ukierunkowania na to, jakie działania dla mleczarstwa byłyby jeszcze możliwe do zastosowania. Spotykam się od pierwszego dnia z organizacjami rolniczymi, branżowymi, izbami, Solidarnością Rolników, wczoraj Samoobroną, z każdą organizacją, która chce rozmawiać. Problem polega na tym, że powstają nowe organizacje, które nie chcą z nikim rozmawiać gdzie indziej, jak poza drogą. Trudno mi z takimi rozmawiać, bo ja się też nie boję użyć i ostrych słów i mogę też widłami machać, tylko co z tego. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że przyszłość polskiego rolnictwa to nie jest my i oni. My, rolnicy i oni, jakaś władza. Ja się czuję przedstawicielem rolników oddelegowanym do władzy. Jestem rolnikiem przecież. Przedstawicielem rolników, który z niezbadanych wyroków opatrzności jest w tak zwanej władzy, a nie urzędnikiem oddelegowanym do kontaktu z rolnikami. To jest zasadnicza różnica. Dlatego jestem otwarty na wszelkie sugestie i propozycje. Szybko, co się udało też w ostatnim czasie uzgodnić. Z komisarzem Hoganem się uzgodniłem, że możecie korzystać, jeżeli ktoś ma programy rolno-środowiskowe, korzystać z tych pól dla paszy. Z nieużytków nie będzie żadnych sankcji. Jeżeli komuś brakuje paszy, a ma u siebie programy rolno-środowiskowe, bez żadnych sankcji może to na paszę wykorzystać.
będą przy wcześniejsze zaliczki. Ja wiem, tam dyskusja, kto dostał pierwszy, kto drugi, każdy mówi, ale teraz potrzebuje. Dobra, mechanizm jest znany w Europie od grudnia do czerwca roku następnego, są dopłaty odpowiednie na początku, drugie na końcu. Tak trzeba umieć gospodarować pieniędzmi, żeby nawet jak przyjdą w czerwcu, też przeżyć do tego czasu. Będę się starał, żeby to było jak najszybciej, ale też nie ma złudzeń, że nie będą tacy, którzy z powodów różnych i niedostatków, i braków, i kontroli będą gdzieś tam później. Natomiast od połowy października będą wypłacone dopłaty w pierwszym filarze 70%, w drugim 85%. To są już duże pieniądze. Już niewiele zostanie wtedy na tą końcówkę wiosenną. To też trzeba tak, łatwo się bierze. Tylko, że te dopłaty się do świąt rozlecą, a potem przychodzi goły przed nowych. Więc umiejętność gospodarowania pieniędzmi, akurat dobrym rolnikom tego nie muszę tłumaczyć, to też jest duża sztuka i wiedza, jak prowadzić swoje gospodarstwo. Będzie, nie chcę tego rozszerzać, będzie, z tego się ucieszycie, specjalny dodatek do paliwa rolniczego dla bydła. Ja chcę doprowadzić do tego, żeby koszty gospodarskie, państwo pomaga w obniżaniu kosztów gospodarskich. Tylko, że wtedy, kiedy u rolnika nieposiadającego bydła traktor stoi w stodole, to u was ciągnik musi codziennie chodzić. Codziennie przez kilka godzin musi chodzić, dlatego będzie specjalny mechanizm, chętnie, to są spore pieniądze, korzystajcie z tego. Również program górski, o którym wspomniałem, przynajmniej dla części południa Polski Świętokrzyskiego, będzie tym elementem, który może również pomóc w rozwoju mleczarstwa na tych terenach, gdzie to mleczarstwo z powodów ekonomicznych upadło czy się skończyło. Mleczarstwo to nie tylko Podlasie. Mleczarstwo powinno być na terenie całego kraju. Dlatego pomóżcie może tym słabszym spółdzielniom z południa Polski. Może twórzcie tam swoje jakieś odgałęzienia czy odnogi, żeby również wykorzystać te zapowiedzi, które będę realizował odnośnie polityki na południu Polski. Żeby zwiększać produkcję, bo to jest proszę Państwa, nasza wielka wspólna szansa. Już absolutnie kończąc, bo telewizja i premier czekać nie będą. Jeszcze mnie czeka 300 kilometrów. Nie, pytań dzisiaj nie będzie. Nad inną dyskusję się umówimy. Proszę Państwa, gabinet jest otwarty cały czas. Od godziny 7 rano do mniej więcej 23-24. Chętnie będę się spotykał. Dajcie mi jeszcze kilka tygodni na pewne przeorganizowanie również instytucji, które mi podlegają. Ja nie mam żadnych również zahamowań, to aż bardzo ciężko mi to przychodzi, żeby była sprawa jasna. Jeżeli ktoś nie pasuje do ciężkiej pracy w przyszłość polskiego rolnictwa, jeżeli nie jest innowacyjny, jeżeli nie jest kreatywny, jeżeli mu się nie chce, to w instytucjach rolniczych pracować nie będzie. I o tym się przekonało wielu już urzędników, którzy uważali, że są tak pewni, mają takie chody i układy i są przez tylu chronieni, że spokojnie do emerytury albo i dłużej wytrzymają. Nie wytrzymają. Instytucje rolnicze są na usługach rolników. Od ministerstwa zaczynając. Minister po łacinie to jest sługa. Ja jestem sługą. I wszyscy moi pracownicy w resorcie i podległych instytucjach są sługami rolników. Ale oczekuję uczciwego również traktowania od drugą stronę. Jak są problemy, trzeba o nich mówić. Jeżeli coś jest sensowne, to trzeba czasami pochwalić. Każdemu się dobre słowo też przyda. Ale przede wszystkim szczerze z sobą rozmawiać. Nie próbować się kiwać i oszukiwać. I ja bardzo o to tę kochaną przeze mnie, szanowaną przeze mnie branżę bardzo o to proszę. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.